Cześć, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na praktyce jogi, na której będziemy uczyć się stania na głowie. Jest to temat czy pozycja, o której pisaliście mi w komentarzach już jakiś czas temu, więc ten filmik powstał na Waszą prośbę i ja się bardzo z tego cieszę, bo jak wiecie, ja bardzo lubię dla Was nagrywać specjalne odcinki, tak to nazwijmy. To co? Nie ma o czym mówić więcej, po prostu zaczynajmy. Kolana i na dłonie. Palce dłoni są szeroko rozstawione, kolana są pod biodrami. Delikatnie zaktywizowany brzuch, czyli napięty delikatnie brzuszek. Odpychamy się dłońmi od maty i robimy krowę kota, tak żeby na początek rozgrzać troszkę kręgosłup. Na wdechu patrzymy delikatnie do przodu w górę, pośladki idą mocno do tyłu, delikatnie wklęsłe plecy w odcinku lędźwiowym. I na wydechu zaokrąglamy kręgosłup, głowę chowamy między ramionami, odpychamy się dłońmi od maty. Wdech do pozycji krowy i wydech koci grzbiet. Wiecie, że ja lubię te pozycje. Wdech, krowa. Uważam, że świetnie rozgrzewa kręgosłup, super przygotowuje nas do każdej następnej pozycji. I wydech, koci grzbiet. Ostatni raz, wdech do krowy. I wydech, koci grzbiet. Wdech, pozycja neutralna. Wydech, podwijamy palce stóp, biodra w górę, pies z głową do dołu. Uginamy jedną nogę w kolanie. Uginamy drugą nogę w kolanie. I sobie chodzimy troszeczkę w jedną i w drugą stronę. Czy raczej stoimy w jednym miejscu, ale uginamy jedną nogę, uginamy drugą nogę. Łączymy to z oddechem. Na wdechu jedna noga ugięta, na wydechu druga noga ugięta. Przygotowujemy całe ciało do stania na głowie. Na spokojnie, sam pies z głową do dołu już jest pozycją taką w pół odwróconą, więc już przygotowuje nas delikatnie do samego stania na głowie. I teraz pomalutku przenosimy ciężar ciała do przodu, idziemy do pozycji deski. Mocny brzuch, mocne ręce, robimy długi wdech. Wydech, z powrotem pies z głową do dołu. Wdech, pozycja deski. Wydech, pies do dołu. Jeszcze raz, wdech do deski i wydech, pies do dołu. Wdech, uginamy nogi w kolanach, patrzymy do przodu. Wydech, przekładamy prawą nogę na przód maty między dłonie. Robimy długi wdech. Wydech, dostawiamy lewą nogę do prawej. Na wdechu delikatnie prosty kręgosłup. No i wydech do skłonu. Na wdechu całym ciałem w górę. I wydech jeszcze raz do skłonu. Wdech, delikatnie prosty kręgosłup. Wydech, prawa noga do tyłu. Wdech, zostajemy. Wydech, lewa noga dołącza do prawej, od razu do pozycji psa z głową do dołu. Wyciągamy mocno pośladki w górę. Długi, spokojny oddech, głowa rozluźniona, szeroko rozstawione palce dłoni, nogi mogą być ugięte w kolanach, mogą być wyprostowane, wtedy pięty dotykają maty. Popracujcie nad tym, żeby wydłużyć kręgosłup. Nogi nie muszą być proste, ważne, żeby kręgosłup był wydłużony. Jeszcze jeden oddech. Idziemy z powrotem do pozycji deski. Robimy długi wdech, mocne wszystko i wydech, schodzimy do kija. Ciach. Na wdechu do psa z głową do góry i wydech do psa z głową do dołu. I jeszcze raz deska, wdech. Wydech, schodzimy na przedramiona. Jesteśmy w desce na przedramionach. Nie martwcie się, nie zostaniemy tutaj długo. Chcę bardziej, żebyśmy troszeczkę wzmocnili nasze ramiona. I jak później będziecie częściej wykonywać tę praktykę, to za każdym razem powinno Wam być coraz łatwiej wejść do samego stania na głowie właśnie poprzez wzmacnianie ciała. Więc chciałam troszeczkę jeszcze pozycji wpleść takich, które wzmocnią te partie ciała, które potrzebują wzmocnienia, aby stanąć na głowie. Długi oddech
I teraz podchodzimy sobie stopami troszeczkę do przodu, w stronę naszych dłoni. Głowa mniej więcej wyląduje między naszymi ramionami, między łokciami. Jeżeli odkładamy ją na matę, możemy odłożyć, jeżeli dosięgamy, jeżeli nie, głowa jest w powietrzu. Ok, i teraz delikatnie staramy się odłożyć pięty na macie. Nie musimy absolutnie tego robić. To jest tylko ten kierunek, tak? Czyli pięty idą w stronę maty, a my wyciągamy jeszcze bardziej pośladki w górę, rozciągamy ramiona. Długi, spokojny oddech, mocny brzuch. To jest taki trochę pies z głową do dołu, tylko na przedramionach, taki delfinek bardziej. Długi oddech. Jeszcze jeden. Ok, stopy z powrotem idą do tyłu, zwiększamy dystans. I teraz uwaga, staramy się podnieść naraz łokcie, od razu, żeby były tylko dłonie na samych dłoniach. Dłonie, żeby dotykały maty. Uwaga, ciach. Łokcie w górę. Ja wiem, że to jest mega trudne, żeby naraz podnieść oba łokcie. Natomiast próbujemy. Wyciągamy się jeszcze raz przez głową do dołu. I unosimy na kolejnym wdechu prawą nogę w górę. Na wydechu idziemy kolanem pod klatkę piersiową i odstawiamy stopę na początku maty. Lewa stopa cała na macie, uginamy prawą nogę w kolanie, idziemy do wojownika pierwszego, ręce w górę, wdech. Na wdechu zaplatamy sobie dłonie w taki sposób, że prawa ręka, prawy łokieć jest nad lewym łokciem, czyli ręce do orła. Na końcu albo łączymy razem dłoń, jeżeli nie dosięgamy, możemy wierzchnie strony dłoń połączyć. Albo zaplatamy do końca. I teraz na wdechu otwieramy mocniej klatkę piersiową, unosimy łokcie troszkę wyżej. Na wydechu schodzimy nisko, starając się dotknąć do kolana. Na wdechu otwieramy klatkę piersiową, idziemy troszkę do tyłu. Na wydechu z powrotem przód. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Z powrotem idziemy w górę. I teraz uwaga, podnosimy sobie lewą piętę, przechodzimy tylko na prawą nogę do stania. Lewa noga w górę, zaplata się o prawą, przechodzimy do pozycji orła, więc zaplatamy lewą nogę o prawą, lewa nad prawą, lewe udo na prawej. I albo zostajemy tutaj, wyciągamy ręce wysoko, albo staramy się przejść troszkę niżej, siadamy pupą troszkę niżej. Znajdujemy sobie jakiś jeden punkt przed sobą, który pomoże nam utrzymać równowagę. Jak gdzieś tam lecimy, to się nic nie dzieje, nie ma problemu. Jak nie dzisiaj, to następnym razem, a jak nie następnym razem, to za miesiąc. Mamy czas, prawda? Mamy czas na wszystko. Długi oddech. Z powrotem idziemy w górę, wyciągamy ręce w górę, lewe kolano idzie w górę, jesteśmy tylko na prawej nodze i pomalutku odstawiamy sobie lewą nogę z tyłu na macie, ręce układamy z przodu, dołączamy prawą nogę do lewej, schodzimy do kija. Na wdechu do psa z głową do góry i wydech do psa z głową do dołu. Lewa noga w górę na wdechu. Na wydechu kolano pod klatkę piersiową. Odkładamy lewą stopę między dłońmi. Prawa noga cała na macie do wojownika pierwszego. Lewe kolano nad lewą kostką. Ręce w górę, wdech. Na wydechu tym razem łączymy dłonie, zaplatamy tak, żeby lewa ręka była nad prawą. Lewy łokieć nad prawą. Na wdechu otwieramy tę pozycję. Pochylamy się delikatnie do tyłu. Na wydechu łokieć do kolana. Wdech otwieramy. I wydech łokieć do kolana. I jeszcze wdech. Mocniej otwieramy. I wydech. Pięknie wdech. Idziemy w górę. Prawa pięta odrywa się od maty. Znajdujemy jeden punkt przed sobą, na który patrzymy. Przenosimy cały ciężar ciała na lewą nogę. I pomalutku idziemy do stania na lewej nodze. Prawa noga, uwaga, na lewe udo. Tyle, ile nam się uda, zaplatamy nogi do pozycji orła.
Ręce wyciągamy wyżej, delikatnie schodzimy na nogach. Spokojny, długi oddech. Teraz nie zamykajcie oczu, bo ja Wam często powtarzam, zamknijcie sobie oczy, zrelaksujcie się, teraz szukamy tej koncentracji. Szukamy tego jednego punktu, na którym możemy się skupić, tak żeby utrzymać równowagę. Pracują nogi, pracują ramiona, pracuje również nasz umysł. Długi oddech. Pięknie, rozplątujemy ręce, wyciągamy je w górę, rozplątujemy nogi, prawa noga w górę, wdech. Na wydechu z jak największą gracją odstawiamy sobie prawą nogę do tyłu. Ciach. Ręce z powrotem na matę. Lewa noga dołącza do prawej. Robimy długi wdech. I wydech, schodzimy dół. Wdech, pies do góry. I wydech, pies z głową do dołu. Długi, spokojny oddech, psie z głową do dołu. Powoli przechodzimy dłońmi w stronę stóp. Stopy mniej więcej na szerokość bioder, mogą być troszkę szerzej, nie ma problemu. Zaplatamy dłonie za plecami i schodzimy do skłonu. Rozluźniamy głowę, ręce wyciągamy jak najdalej za głowę. Nogi mogą być delikatnie ugięte w kolanach, mogą być wyprostowane. Tak jak wolicie, tak jak dzisiaj potrzebujecie i tak jak Wam dzisiaj podpowiada Wasze ciało. Zawsze słuchamy siebie, zawsze słuchamy sygnałów, które płyną z naszego ciała. Rozluźniamy głowy, rozluźniamy mięśnie twarzy, zostajemy przez moment. I jeszcze. Rozluźniamy ręce. Chwilę zostajemy. Poruszamy głową w jedną, w drugą stronę, tak żeby jeszcze bardziej rozluźnić. I powolutku przechodzimy do klęku podpartego. Kolana odkładamy na matę. I do siadu na piętach. Na moment zamknijcie oczy. Rozluźnijcie ramiona. Uspokójcie oddech. Jeszcze jeden głęboki wdech i głęboki wydech. Ok. Otwieramy oczy i idziemy do naszego stania na głowie. A sprawa wygląda tak. Pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to to, że często nie wiemy, na której części głowy mamy stanąć. I z tego, co zauważyłam i z tego, co się uczyłam, to 90% przypadków, 90% przypadków ten czubek głowy, na którym powinniśmy stanąć, oblicza się tak, że przykładamy sobie tutaj do miejsca między naszymi brwiami naszą dłoń, nadgarstek, od tej strony, widzicie pewnie. I tam, gdzie wyląduje nasz palec środkowy, to jest dokładnie ten punkt, tak jak okala naszą głowę, to jest dokładnie ten punkt, w którym mniej więcej powinniśmy odłożyć naszą głowę. Więc to jest ten czubek głowy. Kolejna sprawa jest taka, że mierzymy sobie dystans pomiędzy naszymi łokciami. Czasami jest tak, że za szeroko odkładamy te ręce i wtedy jest trudniej nam wejść w tę pozycję. Więc mierzymy sobie dystans tak, że łapiemy sobie, chwytamy za nasze łokcie, za nasze ramiona, dłońmi. I to jest mniej więcej dystans, w którym powinny zostać nasze ręce. Dokładnie tam, gdzie są łokcie, tam zostają. Dłonie układamy sobie tak, żeby się złączyły, zaplatamy je. Nie musicie zaplatać tych małych paluszków, ja często ich nie zaplatam, bo one często nam bardziej przeszkadzają w utrzymaniu tutaj równowagi, więc ostatnie małe paluszki są niezaplecione, czyli robimy sobie koszyk, ale małe paluszki zostają tak, jak są. Ok. Kolejna sprawa jest taka, że chciałabym, żebyście nie lądowali tutaj na ramionach, nie zapadali się, bo ręce mają pracować, tylko mocno odpychamy się, tak? Odpychamy się od naszych przedramion, tak żeby urosnąć, czyli nie robimy tego, robimy to. Odpychamy się od przedramion, tak żeby to wszystko już było mocne. W tym momencie odkładamy sobie ten czubek głowy między naszymi dłońmi. Nie musi być idealnie, słuchajcie, poczujecie to po pewnym momencie. Odkładamy czubek głowy, ok, przyzwyczajamy się mniej więcej do patrzenia z innej perspektywy. I teraz podnosimy sobie tylko pięty, tak żeby
nie podnosimy pięty, ale podwijamy palce stóp, tak żeby pięty były w górze. I powolutku podnosimy nogi. To jest taki pies z głową do dołu, tylko na głowie, tak możemy chyba to nazwać. I zostajemy chwilę tu. Nie robimy nic więcej. Nic więcej nie robimy. Pamiętajcie, aby się odpychać od naszych przedramion, żeby się nie zapadać, żeby ta głowa mocno nie naciskała na matę, przedramiona naciskają na matę, tak? Trzymamy przez chwilę. I powoli schodzimy z powrotem na kolana. I wychodzimy z pozycji. Nie było tak źle, prawda? Całkiem fajnie, mam nadzieję, że całkiem przyjemnie. Wejdziemy sobie teraz jeszcze raz do tej samej pozycji i chciałabym, żebyście teraz, jeżeli czujecie się jeszcze niepewnie, zostali dokładnie tam, gdzie jesteście. Natomiast jeżeli czujecie się już troszkę pewnie i trzymacie równowagę albo macie ścianę, która jest za wami, polecam, żeby tę praktykę teraz już powoli wykonać pod ścianą, jeżeli nie czujecie się pewnie w tej pozycji, więc ustawcie sobie matę do ściany, laptopa postawcie czy cokolwiek, gdzie ja jestem, gdzie mnie odtwarzacie, postawcie z boku, żeby móc mnie przez moment widzieć i zabezpieczcie się tą ścianą, tak, bo chcemy przede wszystkim, żeby to była bezpieczna praktyka. Więc jeszcze raz, odkładamy sobie dłonie na matę, ręce, mierzymy odległość, chwytamy sobie za nasze ramiona. Z powrotem ręce idą, troszkę za daleko wyszłam. Łączymy razem, zaplatamy razem palce. Małe paluszki zostają luźno. Układamy głowę na macie. Odpychamy się już od przedramion. Podnosimy kolana. I teraz kolejny ruch jest taki, że idziemy jak najbliżej, jak najbliżej, jak najbliżej naszej głowy. Tak? Czyli podchodzimy bliziutko, tak żeby już poczuć, jak te biodra same się unoszą, tak? Te nogi już same chcą się unieść, więc podchodzimy jak najbliżej. I ponownie albo zostajemy tutaj, albo unosimy jedną nogę, uginamy ją w kolanie do pośladka, delikatnie. Odstawiamy, unosimy lewą nogę. Odstawiamy. Wiecie, jaki jest kolejny krok? Na pewno wiecie. Albo zostajemy tam, gdzie jesteśmy z jedną nogą, albo delikatnie staramy się unieść obie nogi. I chwilę tylko tu zostajemy, zostajemy, zostajemy. Albo pod ścianą jesteśmy, albo pracujemy tylko na tym, żeby utrzymać tę równowagę. Może uda nam się unieść jedną nogę, może uda nam się unieść drugą nogę. Pamiętajcie, żeby się odpychać mocno od przedramion, żeby się nie zapadać, jeżeli nogi są w górze, to uaktywnijcie je. Mocne nogi, mocne pośladki, mocny brzuch. Długi oddech. Jak chcemy wyjść z pozycji, pomalutku uginamy jedną nogę, uginamy drugą nogę, powoli odstawiamy jedną stopę, odstawiamy drugą, układamy kolana na macie, przechodzimy do pozycji dziecka. Rozluźniamy ramiona. Rozluźniamy całe ciało. Powolutku. Jak było? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pokażę Wam jeszcze, jak z czasem, kiedy już to stanie na głowie, będzie dla Was całkiem przyjemne i proste w wykonaniu, jak dalej możecie pracować z tą pozycją. Więc jeszcze raz, jeżeli chcecie nadal pracować z tym, co robiliśmy wcześniej, bo jest to dla Was wyzwaniem nadal, to robicie dokładnie to samo. Tylko unosimy kolana, zostajemy albo z biodrami w górze, albo z jedną nogą przy pośladku, albo z drugą, albo z obiema. Jeżeli chcemy czegoś więcej, to teraz tak, jeszcze raz, mierzymy dystans. To już pewnie wiecie, jak chcecie czegoś więcej. Głowa, kolana w górę. Podchodzimy jak najbliżej i teraz staramy się unieść jedną nogę wysoko i delikatnie unieść drugą. To wcale nie jest takie trudne, jak wygląda. Absolutnie. I z tej pozycji możemy sobie ugiąć jedną nogę, możemy ugiąć drugą nogę. Ja lubiłam bardzo robić zdjęcia w tych pozycjach, bardzo ładnie wychodzą. Możemy pracować nad naszym szpagatem. Możemy sobie minąć nogi, zmienić. Teraz druga jest z przodu, a ta, która była z przodu, jest z tyłu.
z powrotem ugiąć, wyprostować. Obie nogi w górę. I teraz uwaga, zamiast schodzić z ugiętych nóg, cały czas nogi są proste, pracujemy na brzuch i schodzimy pomalutku do dołu. Jak najwolniej, jak najwolniej, jak najwolniej. Pracujemy mocno ramiona i brzuch. I powoli wychodzimy z pozycji. Do pozycji dziecka idziemy wszyscy. Długi, spokojny oddech. Powolutku rolujemy sobie kręgosłup do siedzenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak nie stanie na głowie, to chociaż przygotowanie do tego stanie na głowie, bo pamiętajcie, nieważne w którym momencie jesteście, ważne, że to robicie, tak? Że pracujecie nad tą pozycją. Że jesteście dla siebie wyrozumiali, bo stanie na głowie to jest naprawdę trudna pozycja. Ja zanim stanęłam na głowie, to wiecie, ile ja stałam pod ścianą? Wiecie, ile musiałam lęków w swojej głowie najpierw, jak to się nazywa, pokonać? Dużo. Więc bądźcie dla siebie wyrozumiali. Przejdziemy sobie teraz do leżenia na plecach. Zrelaksujemy się troszeczkę, odpoczniemy i zakończymy tę praktykę na spokojnie, tak? Przechodzimy od razu do leżenia na plecach, bez jakichś dodatkowych kombinacji. Ułożę sobie mikrofon, może jednak tak. Przyciągnijcie nogi do klatki piersiowej. Nogi do klatki piersiowej. Pomasujcie troszkę kręgosłup lędźwiowy, pobujamy się z jednej strony na drugą. Odłóżcie nogi blisko pośladków, ręce wzdłuż ciała i powoli unosimy biodra w górę do sufitu. Taki półmostek, mocne pośladki, mocne nogi. Patrzymy sobie albo w górę, albo na pępek. Nie kręcimy głową w tej pozycji. Jeżeli chcecie, możecie przejść do pełnego mostka, odłożyć dłonie przy głowie. I na końcu unieść, tak żeby rozciągnąć mocniej jeszcze ramiona i brzuch. Albo możecie zostać w półmostku. Dwa oddech. Jeszcze jeden długi wdech. I powolutku na wydechu opuszczamy biodra do maty. Na spokojnie. Długi, spokojny oddech. Pamiętacie nasze nogi do orła? Robimy to samo teraz. Prawa noga nad lewą, czyli prawe udo nad lewym. Na końcu zaplatamy, jak nam się uda, stopy. Ręce odkładamy do boku, delikatnie są ugięte w łokciach, tak 90 stopni, ręce kaktus, może wiecie, o co chodzi. I teraz prawe kolano idzie pomalutku na lewą stronę. Czyli przekładamy najpierw nogi na lewą stronę, to jest dość zaawansowany skręt. Więc może nam się oderwać prawe ramię, w porządku, jak się oderwie, to się oderwie. Oczywiście staramy się to rozluźnić, żeby z powrotem przyciągnąć to ramię do maty. Ale wiecie, moje też się oderwało. Ale co z tego, jak czuję, jak fajnie się tutaj wszystko rozciąga. Długi, spokojny oddech. I jeszcze jeden. Nogi pomalutku w górę, rozplątujemy i zaplatamy na drugą stronę. Lewa noga o prawą, lewe udo o prawe. Poprawiamy się i idziemy teraz lewym kolanem na prawą stronę. Możemy głowę odwrócić na lewo, spojrzeć, jak tam nasze lewe ramię, czy się mocno oderwało od maty, czy się całkiem nieźle trzyma. I spokojnie oddychamy. Rozkoszujemy się tym skrętem kręgosłupa.
Jeszcze jeden oddech. Powolutku unosimy nogi. I teraz rozplątujemy sobie, zrobimy pozycję szczęśliwego dziecka, będzie fajnie. Chwytamy sobie albo za kostki, albo za zewnętrzne krawędzie stóp. Kolana przybliżamy do ziemi, do maty. Nogi są dość szeroko, bo czasami widzę, że robimy coś takiego. Ja chcę, żeby one były naprawdę szeroko. Otwórzcie tutaj nogi mocno do boku. I możemy się troszkę pobujać z jednego boku na drugi, na kręgosłupie lędźwiowym. Zwróćcie uwagę, czy pośladki się mocno nie oderwały od maty. Chcę, żeby były bliżej maty, jeśli się oderwały. Możemy zostać bez ruchu przez moment. Stopy równolegle do sufitu. Jeszcze jeden oddech. Cudnie. Łączymy z powrotem nogi i jeszcze raz przyciągamy je do klatki piersiowej. Unosimy teraz głowę, unosimy barki i mocno teraz ściskamy całe nasze nogi, delikatnie napinając ciało. Tak celowo teraz mocno ściskamy, tak jakbyśmy chcieli najmocniej, jak tylko możemy ścisnąć całe nasze nogi. Długi wdech i wydech. Puszczamy to wszystko. Rozluźniamy. Łączymy na moment razem stopy do Baddha Konasany. Ręce wzdłuż ciała. To będzie dzisiaj nasza relaksacja, ta pozycja. Jeżeli czujecie, że chcecie zostać na koniec w Shavasanie, to od razu teraz możecie po prostu wyprostować nogi i zostać tutaj. Jak najbardziej w porządku. Pamiętajcie, to jest wasza praktyka, więc jeżeli ja robię coś takiego, a wy chcecie wyprostować nogi, to jak najbardziej wyprostujcie te nogi. To jest wasza praktyka. Ręce mogą być wzdłuż ciała. Bierzemy długi wdech. I puszczamy wszystko, wydech. Zostajemy przez moment ze swoim oddechem, starając się rozluźnić całe ciało coraz bardziej i bardziej z każdym wydechem. Gdziekolwiek nie jesteśmy, bierzemy jeszcze jeden długi wdech. I jeszcze bardziej wszystko rozluźniamy na wydechu. Jeżeli mamy nogi ugięte w kolanach, w Baddha Konasanie, to prostujemy je. Wyciągamy ręce za głowę wszyscy i rozciągamy całe ciało. Bierzemy długi wdech tutaj i wydech. Rozluźniamy. Nogi do klatki piersiowej.
Duży uścisk, przytulamy siebie. Dziękujemy sobie za dzisiejszą praktykę. Ja bardzo lubię dziękować sobie w tym miejscu za praktykę, po prostu, bo uważam, że za bardzo jesteśmy, za dużo, za często i za bardzo jesteśmy dla siebie niedobrzy po prostu, niewyrozumiali. Traktujemy siebie mocno krytycznie podchodzimy do tego, co robimy. I wiecie, tak nawet raz dziennie podziękować sobie i być dla siebie miłym, to jest fajne. Pomalutku rolujemy kręgosłup do przodu i do tyłu. Przód i tył, góra, dół. Aż za którymś razem siądziemy na macie. Siadamy sobie wygodnie. Znowu jestem pewnie rozczochrana. Standard. Prostujemy kręgosłup, rozluźniamy ramiona, otwieramy klatkę piersiową. Na moment odkładamy jeszcze dłonie na kolana i przechylamy sobie głowę na prawą stronę. Prawe ucho do prawego ramienia, tak żeby rozciągnąć troszkę lewy bok szyi. Możemy sobie pomóc prawą dłonią. Delikatnie docisnąć, bardzo delikatnie głowę. Lewe ramię jest w dole, jest rozluźnione. Wracamy i robimy to samo na drugą stronę. Lewe ucho do lewego ramienia. Jeżeli nam tutaj już wystarczy, to zostajemy. Jeżeli chcemy troszkę pogłębić, to lewa ręka na głowę, delikatnie pogłębiamy zejście do boku. I powolutku wracamy. Ramiona w górę i do dołu. Rozluźnijmy wszystko na koniec. Unosimy ręce w górę do sufitu, robimy długi wdech. Na wydechu łączymy razem dłoni, umieszczamy na wysokości serca. I jeszcze jeden długi wdech. I wydech, rozluźniamy wszystko. Dziękujemy sobie za dzisiejszą praktykę. Bardzo Wam dziękuję. Namaste. Bo myślę, że jest to bardzo ważne, aby doceniać właśnie tak może małe, ale też duże rzeczy. A jedną z takich dużych, małych rzeczy jest właśnie nasza praktyka wspólna, za którą ja jestem bardzo wdzięczna każdemu, kto ze mną praktykuje. I chciałabym, żebyście Wy tak samo byli wdzięczni sobie właśnie za to, że wyszliście dzisiaj na matę i za to, że tak ciężko pracowaliście dzisiaj nad staniem na głowie. Ja wiem, że to nie jest prosta pozycja. Ona często wymaga przełamania takiego bardziej lęku, który siedzi gdzieś tutaj w naszej głowie. A więc, tak jak mówiłam wcześniej, bądźcie dla siebie wyrozumiali. Jeżeli dzisiaj się nie udało, nie ma problemu. Następnym razem za miesiąc, za dwa, za trzy, nieistotne. To jest w ogóle nieważne. Ważne, że po prostu robicie coś w kierunku waszych celów, w kierunku waszych marzeń, a kiedy one się pojawią, to jest nieistotne. Sama droga do nich jest już pewnego rodzaju nagrodą. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Buziaczki, trzymajcie się. Pa, pa.